Gdybym miała streścić w pigułce rady z naszego doświadczenia wynikające, to powiedziałabym tak. Przede wszystkim na początku określić sobie cele działania. Sprecyzować cel, po co to w ogóle robimy, po co to tworzymy. Dlaczego będzie lepiej, gdy ten produkt powstanie. To jest rada numer jeden. Druga rada, to gdy już mamy cel, określić sobie jasno, jaki będzie proces decyzyjny wokół projektu. To znowu, tutaj ze swojej natury instytucja, kultury, często jest tak, że nie za bardzo wiadomo na początku, kto będzie decydował o tym, czy projekt jest dobry, czy projekt jest zły, czy projekt idzie dalej, czy też nie. W każdym razie nie jest to jasno komunikowane wykonawcy. My ze swojej strony musimy tak ułożyć ten proces, żeby wiedzieć, kiedy możemy wykonać następny krok. I bardzo nieefektywne dla wszystkich jest, gdy musimy się cofać i okazuje się, że te kroki postawiliśmy nie w tą stronę, co trzeba. Więc jeżeli akceptacja będzie wymagała tego, że kilka osób zbierze się w gronie decyzyjnym i powie, że da zielone światło na przejście do następnego kroku, to dobrze jest, żeby już na początku projektu określić sobie, co to będą za osoby, w którym momencie będziemy wykonywać te kroki i upewnić się, że faktycznie to zielone światło będzie wydawane z pełną świadomością konsekwencji i tego, że faktycznie jesteśmy gotowi wszyscy przejść do następnego kroku. Rada numer 3, iteracyjność. Czyli faktycznie wykonujmy te kroki. Podzielmy sobie zadanie na mniejsze etapy i próbujmy wykonywać je po kolei. Czemu to jest dobrze? No to jest jakaś praktyka, która wynika z metodyk agile'owych i jest zaczerpnięta z budowania produktów ze sfery właśnie może powiedzmy komercyjnej czy biznesowej. Czemu to jest dobre? To powoduje, że jest mniejsze ryzyko, że koniec końców na koniec procesu znajdziemy się nie w tym miejscu, co trzeba. Możemy weryfikować po każdym kroku, czy on jest, zbliża nas do celu i czy jest wykonywany w słusznym kierunku. Więc to ryzyko się zmniejsza. Iteracyjność może dotyczyć zarówno sfery projektowej, jak i później wykonania samego programowania. Jest bardzo wiele materiałów dotyczących tego, jak rozkładać sobie prace programistyczne na etapy i właśnie cykliczne takie kroki, cykliczne narastanie projektu. Natomiast trochę mniej zgłębiona jest sfera tego, jak można projektować w sposób iteracyjny. Tym niemniej ja uważam, że to również jest możliwe i my zalecamy, żeby na początku powstał zalążek projektu, który pokazuje najważniejsze czynniki wchodzące w skład wizji tego projektu. Natomiast później prace projektowe toczyły się równolegle z programistycznymi i żeby te elementy, które są potrzebne, były doprojektowywane w trakcie prac. Dzięki temu mamy małe prawdopodobieństwo, że projektant się napracuje na początku i stworzy bardzo wiele widoków, które wcale później nie będą być może wykorzystywane w tej postaci dalej w projekcie. Jeśli chodzi o czwartą radę, ona jest związana z trzecią. Zostawić sobie rezerwy budżetowe na po wdrożeniu, czy tam na koniec. Prawdopodobnie jest jakiś budżet, którym instytucja dysponuje, który uznała, że warto jest poświęcić na dany produkt. Ja bym proponowała, żeby nie alokować od razu całości tego budżetu na samym początku i nie planować tego tak na styk, że wykonamy tutaj tę pracę i to nam się zepnie w tym budżecie. Jak skończymy, to budżet również się skończy. Tylko zostawić sobie pewien zapas na poprawki i korekty kierunku pod koniec prac, a również nawet po wykonaniu pierwszej wersji produktu. Dzięki temu często jest tak, że podczas powstawania produktu pojawiają się pomysły na to, jak on mógłby wyglądać, funkcjonować lepiej niż to było projektowane, planowane na początku. No i w momencie, gdy nie ma rezerw budżetowych, to jest czysto teoretyczna wiedza, z którą nic się nie da zrobić. Jeśli jest taka rezerwa, można wyciągnąć z tego wnioski i zmienić trochę plan gry i zbudować faktycznie fajne funkcjonalności, o których nikt na początku nie pomyślał. No i na koniec piąta rada jest taka, żeby wychodzić do użytkowników, zderzać pomysły swoje, pomysły agencji,
z prawdziwymi ludźmi, z krwi i kości i próbować przeprowadzić badania, choćby nawet szczątkowe i takie trochę, powiedzmy, partyzanckie, to również one mają wartość. Czasami nie ma budżetu na to, żeby zatrudnić firmę badawczą. Zazwyczaj tak jest, że nie ma budżetu, żeby zatrudnić firmę badawczą i przeprowadzić badania z prawdziwego zdarzenia. I w moim doświadczeniu one często wcale nie są potrzebne. Zasadnicze jest, żeby znaleźć, złapać choćby nawet w siatce naszych kontaktów chociaż jedną, dwie osoby, które spełniają, należą do grupy docelowej projektu, porozmawiać z nimi o tym, jakie są ich potrzeby, zderzyć z nimi pomysł, który wdrażamy. Jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby taka rozmowa nie wniosła czegoś nowego do wizji projektu i nie spowodowała nawet całkiem daleko idących zmian w to, co na początku było planowane. Każda z tych rad jest związana z szerszym kontekstem i więcej o tym mówimy w Transformatorze, gdzie rozpisujemy cały proces bardziej szczegółowo i pojawiają się również inne dobre praktyki pomagające tworzyć produkty cyfrowe.